Cześć, tu Grasiu. Dzisiejszy odcinek będzie o buddyzmie, ale w ramach pewnego wstępu dla kontrastu na początek pokażę widok z dachu budynku, w którym aktualnie mieszkam. Jest to 27 piętro budynku, który nazywa się Condominium Life. Jest tu takich kilka w Bangkoku. Rozpościera się z niego bardzo ładny widok. Spędziłem tutaj swoją drogą kilka dni temu Sylwestra. Nie była to jakaś gigantyczna impreza, ale przyszliśmy tutaj w kilkanaście osób. Z tej perspektywy ładnie widać basen, do którego końca dopływając widać nawet tą całą miejską panoramę. Obok siłownia. No, przyszliśmy tutaj na ten dach w kilkanaście osób. Sadikhav. Ale okazało się, że pomysł taki miało też kilka innych podobnych grup, więc byliśmy w dużo osób. Ale spędzałem go głównie na rozmowach i spokojnie, bo wyszalałem się wcześniej w okresie świąt. No. No więc, buddyzm jest religią tutaj bardzo powszechną w Tajlandii. 97% mieszkańców tego kraju jest buddystami. Przy czym buddyzm jest dość nietypową religią, przynajmniej w takim rozumieniu, jak to się ma na Zachodzie, ponieważ jest to religia nieteistyczna. W buddyzmie nie ma Boga. Budda, który jest tutaj czczony, był po prostu zwykłym człowiekiem, który w końcu zachorował i umarł 2556 lat temu. Dlatego teraz w Tajlandii jest rok od kilku dni 2556. Był po prostu człowiekiem bardzo inteligentnym, oświeconym i takim, który osiągnął nirwanę. I czym jest ta nirwana, to za chwilę. Może najpierw pewnej perspektywy trzeba tu nabrać, takiej, że tak jak w zachodnich kulturach dominuje indywidualizm, to w kulturach wschodu nie ma tego nastawienia na jednostkę, ale za to jest pewien fatalizm, brak możliwości osiągnięcia pełnego spełnienia. I o ile właśnie w tym indywidualizmie osiągnięcie jakiejś nieśmiertelności, czy to w powieściach, czy o jakichś tam o nekromancjach, czy eliksirach życia, czy bardziej prozaicznie, po prostu przez zapisanie się na kartach historii było wielkim celem, to tutaj odwrotnie tą nieśmiertelność ma każdy. Tak zwany krąg życia, czyli samsara, obowiązuje każdego, także każdy po śmierci się odradza. Wiedziałem się, że reinkarnacja to jest złe słowo, bo ono oznacza coś innego, ale każdy po śmierci się odradza jako nowa osoba. Są różne odłamy, niektórzy pewnie znają te takie mówiące o tym, że jak się było lepszą osobą, to się odradza jako coraz wyższa forma, a jak się było złą osobą, ma się złą karmę, to coraz niższa forma. Ale całe to odradzanie się, nawet jako lepsze formy, jest uważane za coś właśnie fatalistycznego i ostatecznym takim celem, nirwaną, jest wyrwanie się tego, czyli złamanie samsary i ostateczna śmierć, po której się umrze i już nie będzie się istnieć, tylko się rozpłynie i osiągnie jedność z wszechświatem. Więc ta nirwana, o której się mówi, to jest coś, co na Zachodzie można rozumieć jako, że się umrze i nie odrodzi ponownie na ziemi. I
religia jak religia, ja szczerze powiedziawszy, wiele więcej o niej nie wiem, poza tymi ciekawostkami, bo religie mnie nie interesują. Uważam, że w większości przypadków jest to po prostu pewne dorobione przez wieki ideologie do tego, kto dawno temu ktoś bardzo mądry albo szalony, albo w sumie zazwyczaj jedno i drugie powiedział. Ale interesuje mnie medytacja, która jest buddyjską praktyką religijną. Ma ona właśnie służyć temu, żebyśmy osiągnęli oświecenie i osiągnęli tę nirwanę i mogli złamać samsarę, czyli umrzeć. Mimo, że nie wierzę, że ona tego prowadzi, wierzę, że jest czymś, a właściwie wiem, że jest czymś, co poprawia jakość życia, patrzenia na świat i empatię. I na czym polega medytacja? O tym też krąży wiele legend. Generalnie taka klasyczna medytacja taka dotycząca świadomości, która nie skupia się na jakimś zewnętrznym obiekcie medytacji, tylko jest medytacją do wewnątrz, polega na tym, żeby żyć absolutnie w teraźniejszości. Że to, co wydarzyło się 5 minut temu, to już jest coś, co się nigdy nie zmieni. Nawet w fizyce aktualnie obowiązującej podróże w czasie w przód są możliwe, a w tył nie, bo nie można przekroczyć prędkości światła. A to, co wydaje się za 5 minut, to jest tak naprawdę pewna mara w naszym umyśle, która w większości przypadków się nie zdarza, a poza tym wybieganie do niej nie ma sensu. Należy żyć w danej chwili i odbierać te bodźce, uczucia i myśli, które mamy w tej chwili, a nie nakładać pewne stereotypy, nie przejmować się przeszłością czy przyszłością. Przykładem o tym, jak coś można odbierać w pełni, jest to, że załóżmy, że w nocy szczeka pies. I takie w ogóle nakładanie na jakichś wielkich ram to jest stwierdzenie, że Lera, znowu pies sąsiadów szczeka, pewnie go wywalili na dwór, teraz się nie wyśpię, jutro będę niewyspany w pracy, czegoś nie będę mógł zrobić. Już mówimy o jakichś strasznie wielkich konceptach w tym momencie, które będą w przyszłości, a może w ogóle się nie wydarzą, może jutro okaże się, że budynek naszej pracy spłonął. A nawet omijając takie drastyczne rzeczy, tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Możemy też coś wspominać, jak sąsiedzi traktują tego psa, ale też jest wspomnienie przeszłości, naprawdę tego nie wiemy. Tak naprawdę usłyszeliśmy dźwięk. Dalej jest, można by po prostu myśleć, o, pies szczeka. Ale to jest też pewien koncept. My nie wiemy, czy naprawdę pies szczeka. Może ktoś puszcza z taśmy szczekanie psa. Więc ktoś mógłby pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że dobrze. Powietrze, właśnie wejść w jakąś aktualną fizykę, powietrze drga z jakimiś tam częstotliwościami, dalej w biologię i jakieś tam młoteczki, kowadełka czy inne rzeczy w naszym uchu odbierają to jako dźwięk. Ale to jest znowu narzucanie bardzo dużej ilości konceptów, jakieś myślenie, narzucanie jakichś ram, czy tam młoteczki, kowadełka, drgania powietrza. Tak naprawdę 4-letnie dziecko już nie wie nic o tej fizyce, też może słyszeć to szczekanie psa. Medytacja polega na tym, żeby cokolwiek się nie dzieje, to nie nakładać żadnego konceptu, nie wybiegać w przeszłość, w przyszłość, tylko dokładnie usłyszeć ten dźwięk i go poczuć. Tak jak to paroletnie dziecko. I medytacja zaczyna się na poziomie takim, że się siedzi bardzo spokojnie, zamyka oczy i skupia na oddechu, bo samo skupienie się nawet na swoim oddechu w taki dotyczący tylko teraźniejszości sposób bez myślenia jest bardzo trudny. Ale docelowo zadaniem medytacji jest to, żeby pozbyć się ego. Tak jak że małe dziecko, nawet pewnie mniej niż 4-letnie, już nie pamiętam dokładnie z psychologii, w jakim wieku się kształca ego, ono jak słyszy dźwięk psa, to słyszy, nim żyje. I żeby osiągnąć taki stan właśnie, to jest właśnie ta minana w buddyzmie jedność ze światem, żeby go po prostu odbierać, a nie oceniać, przemyśliwać. I co dobrego się z tym wiąże, takim odbieraniem świata, poza tym, że sam uważam, że życie daną chwilą i skupianie się na tym smaku kurczaka, jakiego kurczaka, nie zastanawianiu się, co będę robił za 2 godziny, to jest dobre. Za przykład można weźmy mecz piłkarski. Jeżeli ktoś
jeżeli mamy jakąś ulubioną drużynę, czy na przykład gra reprezentacja Polski o wejście do Mistrzostw Świata, ktoś przychodzi i mówi nam wynik meczu i okazuje się, że powiedzmy ta drużyna wygrała i osiągnęła, tam zakwalifikowała się gdzieś, to ktoś, kto jest fanem tej drużyny, może poczuć bardzo dużą radość. Jeżeli usłyszymy w drugą stronę, że ten mecz zwalili, przegrali i nie otrzymali tego awansu, to możemy poczuć złość, smutek. A sprawa jest taka, że ten znajomy, który nam to powiedział, mógł nas okłamać. To nie jest fakt. Faktem jest to, że odbył się jakiś mecz i tym bardziej go osobiście nie widzimy, nie słyszymy, to nie możemy go odbierać. To, że jesteśmy szczęśliwi czy smutni, zdarza się tylko w naszej głowie. I cała medytacja skupia się na tym, że na przykład to, że jest fakt, to jest to, że jest ciepło, to, że jest zimno, albo to, że nas coś na przykład boli. Ale to, że cierpimy, to już jest pewien konstrukt w naszej głowie i jest takie zdanie, które mówi, że ból nie jest wyborem, ale cierpienie tak. I podobno zaawansowani bardzo mnisi, którzy medytują od dziesiątek lat, potrafią nie tylko wstrzymać bicie swojego serca, ale wytrzymać skrajny ból, skrajne obniżanie czy podwyższanie temperatury ich ciała bez cierpienia, bo są tak świadomi, że no, potrafią kontrolować swoje serce, swój mózg, swoje wnętrze i po prostu postrzegać rzeczy takimi, jakimi są. Choć pewnie tam znowu już wchodzi niestety religia, a nie po prostu praktyka samoświadomości. W angielsku jest awareness, mindfulness. I żeby... Padła mi bateria w kamerce, musiałem zrestartować nagrywanie. Wracając, ja medytuję od kilku miesięcy i widzę, że ma to bardzo pozytywny wpływ na moje życie. Tak więc zdecydowałem się, że za 2 dni idę na miesiąc do klasztoru tu w Tajlandii właśnie uczyć się medytacji na tak zwany retreat, czyli wycofanie. On będzie trwał dokładnie 26 dni i podczas niego będą mnie obowiązywały dość ostre zasady. Nie tylko nie będę miał dostępu do laptopa czy komórki, co swoją drogą wydaje się bardzo fajną perspektywą, że nie sprawdzę maila ani face'a przez prawie miesiąc, ale też nie będę mógł nic czytać ani pisać, nie będę miał unikać kontaktu wzrokowego z innymi, nie będzie mi wolno rozmawiać z nikim. Tutaj wyjątkiem jest rozmawianie z mnichem, który będzie moim nauczycielem medytacji. Nie będę też musiał zajmować się gotowaniem czy sprzątaniem. Założenie jest takie, że przez ten okres czasu nie ma się zajmować osoba dana niczym materialnym, tylko dbać o właśnie ten rozwój swojej samoświadomości, mindfulness. I teraz zanim ktoś mi powie, że już zupełnie odleciałem gdzieś daleko i oderwałem się od tego, co normalne osoby chcą, czy zacznie mi zarzucać coś w stylu coming outu nadchodzącego, bo odmówiłem stawianej mi tutaj przez lokalsów prostytutki, to pozwólcie, że ja przedstawię mój punkt widzenia na to. Większość ludzi wie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale jak ktoś tych pieniędzy nie ma, to wydaje mu się, że jak tylko je będzie miał, to wszystko nabierze sensu. Jak ktoś nie ma kobiet i seksu, to myśli, że jak tylko to pojawi się w jego życiu, jak znajdzie dziewczynę, czy jak będzie miał trójkąt, czy cokolwiek, jakkolwiek kto to postrzega, się stanie, to jego życie będzie pełne i będzie miało sens. Jak ktoś nie ma uznania, to mu się wydaje, że jak tylko będzie popularny i uwielbiany, to będzie sens życia i wtedy będzie dobrze. A naprawdę jest tak, że bez pieniędzy czy bez dobrego seksu życie jest bardzo smutne. Może zmieni mi się ta opinia po wyjściu z klasztoru, ale nie sądzę. Ale żadna z tych rzeczy, przeze mnie wspomnianych, nie jest sensem życia. Jak ktoś by mnie teraz spytał, co jest, to jedyną odpowiedzią taką na to pytanie, jaką bym miał, jest to, że nie zastanawiać się nad tym pytaniem, tylko po prostu żyć.